Jeżeli chcesz zastosować post przerywany, to koniecznie zobacz ten film, żeby nie popełnić błędów, które spowodują to, że ten post przerywany nie będzie przynosił Ci odpowiednich rezultatów i efektów, przez co nie będziesz zadowolony, lub zadowolona. Zapraszam. W tym filmie powiem między innymi o tym, co jeść i jakie okienko żywieniowe konkretnie zastosować, żeby mieć jak najlepsze rezultaty, to jest bardzo istotne i tak naprawdę kluczowe w tym żeby wszystko, co robimy podczas postu przerywanego, było przede wszystkim bezpieczne i skuteczne. W związku z tym, że post przerywany na przestrzeni ostatnich lat robi absolutną furorę, to najpierw powiem w ogóle, co to jest, bo dużo osób niestety myli pojęcia. Moi drodzy, pamiętajcie, post przerywany, intermittent fasting, dieta 16 na 8, jakkolwiek to jest nazywane, to jest zwykły podział czasu. I to już robi dla wielu osób świetną robotę. I to jest super, oczywiście. Ale pamiętajcie, że do postu przerywanego musimy jeszcze dopasować odpowiedni model żywieniowy. Bo sam post przerywany sam w sobie nie zakłada, co mamy jeść. Tylko chodzi tutaj głównie o ten podział czasu. Potem w trakcie filmu oczywiście powiem, jaki jest optymalny do tego, żeby mieć super efekty. Ale sam w sobie może być 18 na 6, może być 16 na 8, 20 na 4, można jeść jeden posiłek dziennie i tak dalej. Tych wariantów jest całe mnóstwo. Więc. Teraz jedziemy po kolei. Aha, i pamiętajcie, że przed tym, jak zaczniecie post przerywany, warto zrobić sobie badanie. O tym badaniu powiem dopiero potem na końcu, bo wtedy będzie po prostu też łatwiej to wszystko zrozumieć. Zaczniemy od punktu pierwszego, czyli o tym, co należy jeść podczas postu przerywanego. Bo jak pewnie już wiecie, oglądając mnie, albo jeżeli osoby, które mnie nie oglądały, teraz się dowiedzą, produkty. Dzielą się na te, które są bardziej sycące i mniej sycące. I teraz, jeżeli sobie podzielimy czas, załóżmy przykładowo, na 16, na 8. Czyli 16 godzin nie jemy, a 8 godzin nie jemy, to jak te 16 godzin jesteśmy bez jedzenia, to my musimy być wcześniej odpowiednio najedzeni, a nasz organizm musi odpowiednio funkcjonować, żeby sobie z tak dużą, dużym odstępem od posiłków poradzić. I teraz, jeżeli najjemy się produktami, które tej sytości nie pobudzają, Albo które nasz organizm trawi bardzo szybko, to szczególnie na początku dla osób, które zaczynają postprzerwany, pojawia się problem, dlatego że już po kilku godzinach czują głód, a gdzie tu wytrzymać 16 godzin? Więc moja wskazówka jest taka, żebyście wybierali bardziej te produkty, które zawierają białko, tłuszcze. I błonnik, szczególnie ten błonnik na początku. Potem może być go już mniej, ale na początku się to jak najbardziej przydaje. I tutaj taka najpopularniejsza piątka produktów, które bardzo często polecam: to są mięsa, jajka, ryby, owoce, morza i orzechy. Te wszystkie produkty są przede wszystkim źródłami świetnymi białka i tłuszczów, orzechy na przykład mają też całkiem sporo błonnika. Bazując na tych pięciu produktach i wszystkich wariacjach od tych produktów, oczywiście jeżeli są dobrej jakości, możemy jak najbardziej mieć świetne efekty i łącząc to właśnie odżywianie z postem przerywanym, naprawdę będziecie zaskoczeni jakie rezultaty możecie osiągać. Oczywiście osoby, które potrzebują jakiegoś przykładowego, przykładowej rozpiski, serdecznie zapraszam do nas na stronę strefaprzemian.pl i tam po zapisie do newslettera otrzymujecie bezpłatne menu na 7 dni i aż 21 albo nawet już teraz już więcej przepisów, na których możecie sobie właśnie bazować i łączyć je jak najbardziej z postem przerywanym. Punkt drugi, czyli jaki podział czasu wybrać? I tutaj znowu wchodzi w grę adaptacja do postu przerywanego. Ogromnym błędem, bardzo dużym błędem jest to, że osoby, które odżywiają się, nazwijmy to byle jak, Czyli raz jedzą co godzinę, raz jedzą co dwie godziny, raz jedzą co trzy godziny, jedzą cokolwiek im po prostu wpadnie do ręki, nagle z dnia na dzień usłyszą o poście przerywanym, i nagle uważają, że to będzie idealne rozwiązanie na ich wszystkie problemy z odchudzaniem, na przykład albo ze zdrowiem, i zaczynają z dnia na dzień post przerywany. To jest bardzo duży błąd. Nasz organizm nie adaptuje się do wszystkiego z godziny na godzinę albo z dnia na dzień, tylko potrzebuje do tego więcej czasu. Dokładnie tak samo bardzo często mówię z dietą ketogeniczną, która również jest bardzo popularna i też jak najbardziej jest super odpowiednio przeprowadzona. Tylko, moi drodzy, znowu potrzebujemy adaptacji. Tak jak do diety ketogenicznej, tak samo do postu przerywanego. Czyli teraz wracając do pytania głównego: jaki podział czasu wybrać? Na samym początku musimy się zastanowić, jak często jemy. To jest pytanie absolutnie indywidualne, więc teraz, jeżeli ty sobie na nie odpowiadasz, że jem średnio co 3 godziny, to znaczy, że możemy założyć, że Twój organizm mniej więcej co 3-4 godziny zaczyna odczuwać głód. I teraz nie przechodzisz od razu na 16, na 8. Tylko teraz Twoim zadaniem jest to, żeby sobie wydłużyć ten czas między posiłkami, na przykład o godzinę i zobaczyć, jak będziesz się czuć. Jeżeli jest ok, następnego dnia znowu sobie wydłuż o godzinę, czyli to już będzie 6 godzin, następnego dnia znowu o godzinę, będzie 7 godzin i tak dalej. Dochodzisz w pewnym momencie na przykład do podziału 12 na 12, gdzie 12 godzin nie jesz i 12 godzin jesz. To już jest takie. Absolutne minimum, jeżeli chodzi o post przerywany, i wiele osób już, już na tym podziale ma jak najbardziej efekty. Kolejnym krokiem będzie 14 na 10, i to już jest bardzo fajny podział czasu. Tak samo jak 16 na 8, to już jest kolejny wyżej, level wyżej. Te podziały są najpopularniejsze i dają najlepsze efekty w stosunku do tego, jakby wysiłku, który musimy w to wszystko włożyć. I teraz znowu osoby, które na przykład. Chcą budować masę mięśniową. Czyli to są częściej faceci, choć kobiety też powinny, ale to już nie jest film na ten, to już nie jest temat na ten film. Bardziej tu będę preferował ten podział 14 na 10, żeby jednak tego białka i tych kolej tam w tym czasie spożyć. Ale na przykład osoby, które chcą schudnąć, tu bardziej docelowo podkreślam, będę promował taki podział czasu 18 na 6, 20 na 4, czyli już tam bardziej jemy sobie dwa posiłki i ten czas, kiedy nie jemy, jest dłuższy. Czyli nasz organizm musi sobie przez dłuższy czas poradzić z tym, że nie dostarczamy kalorii, energii i musi wtedy po prostu bardziej efektywnie korzystać z tej tkanki tłuszczowej, którą mamy. Bardzo mocno podkreślam, że to co jemy i ile jemy jest nadal kluczowe bardzo mocno podkreślam, że posprzerywany, to jest wyłącznie podział czasu. Jeżeli będziemy jeść za dużo, to on nie będzie działał. Post przerywany pomaga nam tak naprawdę w pewnym stopniu unormować, ustabilizować gospodarkę hormonalną. Chodzi mi tutaj też głównie o hormony sytości i głodu, czyli leptyna i grelina. I tutaj bardzo ważną kwestią jest to, że jak zaczynamy stosować post przerywany, to nasz organizm uczy się bardziej efektywnie korzystać z energii zapasowej, którą mamy, czyli na przykład z tkanki tłuszczowej. A też wtedy będą nam lepiej działały właśnie hormony sytości i głodu, czyli na przykład hormon głodu nie będzie aż tak dynamicznie wzrastał i nie będziemy czuć takiego nagłego napadu głodu, tylko to wszystko będzie dużo bardziej stabilne i spokojne. Czyli mój głód, na przykład jak ja jest na poście przerywany już od trzech albo pewnie już czterech lat, nie wygląda tak, że jest 13 i nie czuję głodu, a jest 14 i nagle muszę po prostu cokolwiek zjeść. Absolutnie to tak nie działa. U mnie bardziej jest to tak, że zaczynam czuć głód załóżmy o 13, troszeczkę bardziej o 14, trochę bardziej o 15, ale to jest cały czas bardzo spokojne i bardzo stabilne. I to jest super, dlatego że poczucie głodu też bardzo często ma wpływ na nasze zachowanie. Więc jeżeli to jest spokojniejsze, to jest nam dużo łatwiej to wszystko kontrolować. O tym też dużo szerzej mówię w swoim e-booku na innych moich filmach, które są na moim YouTubie, więc też śmiało możecie sobie sprawdzić. I wracając do jeszcze trzeciego punktu, badanie. Badanie, które należy wykonać, które bardzo polecam wszystkim wykonać, jest krzywa glukozowa i insulinowa z próbami po jednej i dwóch godzinach. Bo pamiętajcie o tym, że osoby, szczególnie te, które mają problem z poziomem cukru we krwi, nie powinny zbyt dynamicznie przychodzić do postu przerwanego. Czyli znowu tutaj w grę wchodzi proces adaptacji do postu przerywanego. Czyli robicie sobie te badania najpierw, tak naprawdę przed wszystkim i sprawdzacie, jak wasz organizm funkcjonuje. Bo może się okazać, że np. osoba, która ma problem z gospodarką glukozową w organizmie, przychodzi na post przerywany i po kilku godzinach kręci się w głowie, czuje się mega słabo. To mogą być oznaki tego, że organizm sobie nie do końca radzi. Więc znowu, to co mówiłem wcześniej, bardzo powolna adaptacja. Z dnia na dzień, z godziny na godzinę sobie zwiększamy ten post, czyli czas, kiedy nie jemy. I w ten sposób do tego się przyzwyczajamy, żeby docelowo dojść właśnie do tego podziału na przykład 16 na 8. Pamiętajcie też jeszcze moja dodatkowa wskazówka, bo o tym czy można pić wodę z cytryną nagrywałem ostatnio, więc możecie sobie wejść w ten film. Ale bardzo polecam w momencie kiedy nie jemy, możecie pić wodę, kawę i herbatę. I wody szczególnie absolutnie nie żałujcie, polecam też mniej więcej na 1,5 litra wody dosypywać jeszcze szczyptę dosłownie soli to wam bardzo również pomoże. Podsumowując, po pierwsze, post przerywany to jest podział czasu. Pamiętajcie, pamiętajcie również o tym, że to co jemy jest kluczowe. I jeżeli będziemy jeść źle, nieodpowiedniej jakości produkty, będziemy jeść za dużo, to ten post przerywany cudów nie zdziała. On nam pomoże, on optymalizuje to co robimy. Ale dalej kluczowe jest to co jemy. Po trzecie, podział czasu nie z dnia na dzień, tylko stopniowo sobie utrudniajcie, zwiększajcie ten podział czasu na czas, kiedy jecie i nie jecie, by docelowo dojść do tego podziału np. 16 na 8 albo 18 na 6. Tych podziałów jest mnóstwo, znajdziecie dużo więcej informacji na ten temat właśnie w moim e-booku, pierwszy polski e-book o poście przerywanym. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do mnie dotyczące tego tematu lub jakiegokolwiek innego, śmiało piszcie na kontakt.nopastrwaprzemiany.pl lub po prostu tutaj na dole w komentarzu. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym nagraniu. Kłaniam się, pozdrawiam, cześć.